Pani Ewa Halimoniuk, psychoterapeutka z Laboratorium Psychoedukacji. Zaraz wytłumaczę też, dlaczego Panią poprosiłam o wsparcie i o rozmowę o filmie, ale właściwie chciałam powiedzieć, że obejrzałyśmy z Panią Ewą film wcześniej, każda z nas osobno, i zadzwoniłam do Pani Ewy i powiedziałam, że właściwie to chciałabym przed seansem w ogóle nie rozmawiać na temat filmu, żeby nie zepsuć sobie przyjemności dyskusji. I Pani Ewa się zgodziła, powiedziała, że dobrze, ale że jedną rzecz mi powie, że bardzo dużo śni po tym filmie, więc chciałam zapytać się, co Pani się śniło i w ogóle skąd te sny przyszły i co to były za sny, dlaczego? Dlaczego Pani śniła? Mimo że ten film widzę drugi raz, to właściwie jestem w takim stanie, jakim byłam po pierwszym obejrzeniu, że brak mi słów. Że ten film przynajmniej mnie osobiście zatyka i jestem cała poruszona, jakby jest mnóstwo bardziej doznań takich zmysłowych, organicznych, jakiegoś niepokoju, wzruszenia, ale też myśli, które do mnie były w czasie filmu, ale które też przychodziły kolejne dni i jakby w mojej głowie rodziły się następne jakieś skojarzenia, wspomnienia, właśnie sny. Nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, co śniłam, ale wiem, że były to skojarzenia związane, że powodem tych snów był ten film. I że właśnie on mi jakby myślę, że sen pomagał mi dotrzeć do kolejnych jakichś poziomów rozumienia tego filmu. Ja jestem pod, nie wiem jak Państwo, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, jak w takiej krótkiej formie można tyle rzeczy powiedzieć i tyle rzeczy dać widzowi odczuć. Bo Państwo jesteście wyrobioną publicznością, która pewnie zna Laurie Anderson, ale może są też na sali takie osoby, które nie znały tak jak Pani zresztą, prawda? Chyba zetknęła się pierwszy raz z jej twórczością i to pewnie może być zaskoczenie. Przygotowując się, czytałam trochę recenzji na Rotten Tomatoes i tam bardzo wiele osób krytycznie ceniało ten film, mówiąc, że no, to jest jakaś bzdura, po prostu jakieś egzystencjalne pytanie. Intencjonalne obrazki, co mnie interesuje, że komuś umarł pies i tak dalej. No ale oczywiście osoby, myślę, że możemy być przygotowani, znając twórczość Laurie Anderson, która jest performerką, kompozytorką, rzeźbiarką, piosenkarką, no i też wdową po niesamowitym artyście Luridzie. I no, nie wiem, czy Państwo chcecie już teraz na przykład powiedzieć, czy też jak przeżywaliście ten film, czy jeszcze tkwicie też w tym zdumieniu i w tej ciszy, w której właściwie chcielibyśmy pozostać, ale jeśli ktoś chciałby już teraz powiedzieć, co o tym filmie sądzi, to bardzo zapraszam. To jest dobry moment. A jeśli... Nie, naprawdę... Tak? Bo porozmawiajmy, tam jest jedna myśl, która nie daje mi o sobie zapomnieć. Jest to myśl, żeby odczuwać smutek, a nie być smutnym. Czuć smutek, a nie być smutnym. Co Pani przez to rozumie? To jest też takie zdanie, które ze mną jakby chodzi, ale które też jest mi bliskie i jakby... bliskie, ale nie nowe, bo dla mnie ten film jest bardzo egzystencjalny. Jest filmem, myślę, że w ogóle o życiu i umieraniu. I myślę, że o takim, o czymś takim, co się musi zdarzyć, i kiedy, żebyśmy byli świadomi, że życie jest tylko tą szczeliną na tu i teraz, a jednocześnie, że żyjemy
świadomie, ale że nie jesteśmy w stanie ogarnąć całej świadomości w danym momencie i że czasami dopiero retrospekcja naszego życia czy cofanie się na skutek wspomnień czy właśnie refleksji związanym z utratą czegoś, kogoś, powoduje, że jesteśmy, czy terapia na przykład, cofa nas w czasie, żebyśmy mogli zrozumieć to, co się teraz dzieje i dlaczego, i nadać temu sens, być może zupełnie inny niż kiedyś. Bo jak to się dzieje, to nie wszystkiego jesteśmy świadomi. I w tym filmie moim zdaniem jest takie ważne rzeczy o tym, że właściwie rodzimy się bez świadomości, że jesteśmy w takiej nirwanie, kiedy dziecko jest w łonie matki i że przyjście na świat jest darem, ale jednocześnie jest szokiem i wyrwaniem nas z takiej rzeczywistości, której byliśmy. I ja jako terapeutka czasami też doświadczam, że są ludzie, którzy cały czas, całe życie borykają się z taką tęsknotą powrotu do tego stanu, bo jakby to życie, które mają, jest czasami dla nich z różnych powodów za trudne. Takie miałam skojarzenia na przykład do moich byłych pacjentów narkomanów. To są sprawy sprzed wielu, wielu lat. I jak tutaj się mówi, że dziecko może umrzeć śmiercią łyżeczkową, bo wraca do takiego stanu tęsknoty, to ja myślę, że takie miałam myśli, że być może czasami ludzie pod wpływem substancji bardzo silnych są w takim stanie, że przestają oddychać i że wiele zgonów na przykład jest z tego powodu. Wróćmy do tego, ja chciałam wrócić jeszcze do tego zdania, bo ono naprawdę jest. No takie, właśnie, wracając do tego zdania, czuć smutek, ja myślę, że a nie to być jest. Smutnym. To można rozumieć na różne sposoby, bo myślę, że świadomość swojego życia możemy, czy dojrzałość nawet taką egzystencjalną, jako ludzie możemy osiągnąć dopiero poprzez świadomość śmierci. No ale gdybyśmy żyli na co dzień z tą świadomością, no to życie by było strasznie smutne i przerażające, ale jednocześnie no, jakąś dojrzałością, sztuką jest w psychologii. W różnych nurtach różnie się nazywa, na przykład w takiej Melanie Klein mówi o pozycji depresyjnej, że trzeba mieć poczucie utraty i świadomość śmierci, żeby w ogóle wziąć odpowiedzialność za swoje życie. No a jednocześnie cieszyć się tym życiem, czyli nie smucić się, tylko dalej iść swoją drogą i brać odpowiedzialność za to, co przed nami, a nie utknąć gdzieś w przeszłości. No i to jest bardzo trudne, żeby się nie zatopić w jakichś swoich krzywdach, w jakichś swoich słabościach, właśnie w jakiejś żałobie po kimś czy po czymś. Całe życie, nasze życie to jest pasmo utrat. Żebyśmy mogli chodzić, to musimy utracić kolana i pierś matki i tak dalej, żebyśmy się stali dojrzali. Musimy różne rzeczy utracić i jednocześnie nie smucić się, tylko umieć cieszyć się życiem. Czy ktoś z Państwa może chce już coś powiedzieć, bo ja naprawdę chętnie oddam. Tam się pojawia taka myśl, którą pamiętam po śmierci Lurida. Lori Anderson napisała taki bardzo poruszający, bardzo niesamowity tekst do magazynu The Rolling Stone. Jeśli ktoś z Państwa go nie czytał, to bardzo serdecznie polecam. Tam się pojawiła ta myśl, która tutaj też pojawia się w filmie, że śmierć
jest uwolnienie miłości. I pamiętam, że już wtedy, gdy to czytałam, nie mogłam pojąć, co to może znaczyć. I teraz też, gdy to słyszę, to tylko tak trochę przeczuwam, co może za tym stoić. Ciekawi mnie, czy pani, bo pani zajmuje się też utratą, właśnie żałobą. Czy pani spotkała się z takim podejściem do śmierci, że ono jest uwolnieniem miłości? Co to może oznaczać? Co to może oznaczać? Myślę, że dla każdego może to oznaczać różne rzeczy, ale od takich bardzo prostych, że każdy z nas ma ze swojego środowiska gdzieś takie obserwacje czy doświadczenia, że bardzo idealizujemy osoby zmarłe i że gdzieś wycieramy ze swojej pamięci te niefajne wspomnienia, bo jakby w generalnym doświadczeniu się okazuje, że tego dobrego, co utraciliśmy, być więcej, nas to otwiera na miłość. Ale też myślałam tu, w tym filmie, o takiej scenie, kiedy ona mówi takie zdanie, że matka mnie zabije. Z jednej strony jest potworny lęk i strach, a z drugiej strony jakby to widmo śmierci w oczach, że matka mnie zabije, oczywiście symboliczne, pozwala jej zaryzykować i rzucić się w otchłań, żeby ratować swoich braci. I być może to jest jedyny moment w jej wspomnieniach z relacji z matką, kiedy ona poczuła się zobaczona przez tą matkę. Poczuta i zobaczona, i to był ten to, za czym ona cały czas tęskniła, że istnieje w umyśle swojej matki, że ta matka mnie widzi i że przez to mnie kocha. A czy taka koncepcja, bo tam się pojawia ta medytacja, mam nadzieję, że w ogóle na sali są jacyś buddyści, bo bardzo liczyłabym tak, naprawdę jest... na jakiś głos z państwa strony, który objaśni trochę... jakby no całą tę myśl, ale tam pojawia się ta bardzo interesująca idea medytacji matki. Medytacji matki. I czy pani w swojej praktyce, albo w ogóle, czy państwo stosujecie też może nie medytację, ale tego rodzaju poszukiwanie tego doświadczenia bezwarunkowej miłości i co ono nam daje, po co tego szukać? No myślę, że jest w nas taka olbrzymia tęsknota, potworna tęsknota, żeby być przyjętym i kochanym, tak jak ty jesteśmy, w swojej niepowtarzalności, bo nie ma człowieka takiego samego, bo to daje nam oparcie, taką ufność, którą tutaj w tym filmie ta ufność bardzo szybko została utracona. Można powiedzieć przedwcześnie, poprzez to doświadczenie szpitalne, poprzez doświadczenie, no właściwie ona jako nastolatka czy młoda dziewczyna zaczęła być dorosła, skacząc za tymi braćmi, no bo dosyć długo mamy szansę żyć w takiej iluzji nieśmiertelności, no i chronimy swoje dzieci, żeby żyły w takiej iluzji. Dzięki temu mają dzieciństwo. Ona się z tym zetknęła bardzo szybko i to bardzo szybko stała się w jakimś sensie dojrzałą czy dorosłą osobą. To oczywiście nas ubogaca, ale no też coś nam zabiera. Ale mówiła pani o tym, że, bo teraz wyleciało mi pani pytanie. Chodziło mi o to doświadczenie, dlaczego to jest takie potrzebne, ale to pani odpowiedziała, to doświadczenie bezwarunkowej miłości matczynej. Że po prostu jest to pewne oparcie, bez tego wciąż możemy czuć się niedostatecznie ufni do świata, do ludzi, do samego siebie, do poczucia własnej wartości, na tym jest zbudowane no mnóstwo różnych spraw, ale takich w nas, które nas konstytuują i też jakoś piszemy swoją narrację na tej podstawie, jaki świat jest, jak my jesteśmy, jacy są ludzie. No i to jest tylko nasza opowieść. Świat jest bogatszy, większy, ale nasze doświadczenia nam
tą percepcję zawężają. I jeżeli mamy taką bezwarunkową miłość w sobie, no to możemy z większą ufnością i bez lęku doświadczać tego życia. A jeśli nie mamy, bo jest ten moment, kiedy narratorka, już tam nie mówmy, że reżyserka, ale narratorka tego filmu nerwowo szuka tego wspomnienia i jest przerażona, zrozpaczona, nie może go znaleźć. No ale znalazła. Myślę, że bardzo niewielki procent ludzi, jak zacznie szukać, to nic nie znajdzie. Jest mnóstwo ludzi doświadczonych boleśnie, również przez swoich najbliższych. No ale nawet ci najbardziej skrzywdzeni dostali dar życia. Dobrze, to ja chcę wrócić jeszcze, chyba że Państwo już jesteście gotowi, bo nie. To chcę wrócić do śmierci i do umierania i do żałoby, bo też tutaj ta koncepcja jest bardzo odmienna od tego, co zawsze my słyszymy, czyli nie ma przyzwolenia na łzy, tak? Laurie Anderson mówi, że jej nauczyciel zabrania jej płakać, że te łzy są mylące dla osoby, która odeszła, która nie może powrócić do życia, a nie wie, jak się zachować. My w naszej kulturze właśnie wręcz przeciwnie, prawda, doradzamy, mówimy, żeby pozwolić tym uczuciom, dać ujście tym emocjom, pozwolić sobie na to, żeby się wypłakać, przeżyć tę stratę. No tak, i ja też jakby wspieram w tych ludzi, którzy się do mnie z tym zgłaszają, ale to nie jest w sprzeczności tym, w takim ujęciu, że jak tutaj było nazwane, że płaczemy z egoizmu, bo jesteśmy egoistami, bo myśmy zostali osieroceni i płaczemy nad sobą, że utraciliśmy kochane istoty, czy to będzie człowiek, czy pies. Czasami zdarza nam się płakać. Pamiętam, jak takie własne doświadczenie, miałam ulubione pióro i rozpaczałam nad nim jako nastolatka, jakby mi ktoś umarł, a później dopiero kiedy realne straty przychodziły, to sobie myślałam właśnie, myśląc w tył, Boże, nad czym ja płakałam, prawda? Ale no tak jest po prostu i to są łzy nad nami samymi, nad tym, że to zmieniło nasze życie. Tu jest taka koncepcja, że to utrudnia odejście. To jest kwestia, myślę, no, kultury, pewnego porządku rozumienia świata, od takiej racjonalnej do takiej właśnie buddyjskiej, że zostaje ta energia, że zostaniemy ucieleśnieni w innej postaci. No i to jest już kwestia doświadczenia albo wiary. W Wysokich Obcasach w ostatnim numerze był wywiad z Laurie Anderson, który zrobiła Anna Tatarska. I tam Laurie Anderson opowiada o tym, że ona zrozumiała, że ten smutek, ona nie chce tego smutku. Oczywiście to jest właśnie znów to pytanie o bycie smutnym i odczuwanie, że chce go czuć, ale nie chce być smutna, że ten smutek jest nudny, że ona po prostu nie chce w ten sposób żyć, że ona go przetworzy. I ten film jest sposobem na to, jak ten smutek wypowiedzieć, jak dać mu ujście. Ten film jest niezwykle zabawny. Uważam, że jest w tym coś niesamowicie wzruszającego i pozytywnego, że z tego smutku można stworzyć coś tak pięknego i tak śmiesznego. Dla mnie on jest i zabawny, i smutny, że jej się udało pomieścić w pewien rodzaj pełnych doświadczeń związanych, właśnie przeżywać ten smutek, robiąc coś radosnego. Coś, co też nas ubogaca, bo ja się tym filmem czuję ubogacona. Zastanawiam się jeszcze też, chciałam zapytać, bo mam takie poczucie, że tam bardzo dużo jest opowieści o bezpieczeństwie i o zagrożeniu, o czasach, że żyjemy w czasach zagrożenia, że to zagrożenie nagle odkryliśmy, może przyjść z nieba, że na naszych ulicach nagle stoi wojsko, że wszystko musimy filmować, no że generalnie boimy się śmierci, tak? Boimy się tego, że zostaniemy zabici.
Ciekawa jestem też, czy pani to czuje jakoś w swojej terapeutycznej działalności w ogóle, czy ludzie przychodzą też z tym lękiem, który idzie razem z czasami? Ja myślę, że ten lęk towarzyszy nam od zawsze. Lęk przed śmiercią jest częścią naszej egzystencji i tylko jest kwestia, kiedy on zostanie uruchomiony i da nam świadomość, taką bolesną świadomość śmiertelności. No bo tu jest moim zdaniem takie połączenie między tym nalotem i takim doświadczeniem społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, że już nic nie będzie takie, jak było, no bo żołnierze bronią naszych granic, nikt się nie spodziewa czegoś takiego. Myślę, że polskie społeczeństwo bardziej żyje w lęku i że to dla niego nie jest, że my to mamy w genach, tą czujność, bo nawiązuje do tego, do tej opowieści o psie, który nagle się zorientował, zaczął być świadomy, że niebezpieczeństwo też grozi z góry, że nie tylko przed siebie, z tyłu, ale że naraz może go jastrząb zaatakować z nieba. No i my żyjemy w takiej, myślę, polskie społeczeństwo tu, żyjemy wciąż w tym czuwaniu i w tym lęku, jedni mniej, drudzy więcej, ale takiego poczucia bezpieczeństwa bezwarunkowego my nie mamy i to niestety ma swoje piętno na nas, na nasze przeżywanie, spostrzeganie świata. No i myślę, że te kilka pokoleń Amerykanów było w szoku, że dla nich, którzy ta wojna ich ominęła, druga światowa, pierwsza światowa, no właściwie od początków Stanów Zjednoczonych w takiej zmasowanej formie, tam nikt nie był, jako grupa społeczna nie był zagrożony. Co my z tym lękiem możemy robić? No myślę, że tak jak ten pies, spatrzeć w niebo, a jednocześnie żyć i biegać nawet kiedy tam, gdzie to jest możliwe, czyli adoptować się do tych warunków, które są nam dane, żeby nawet jak jestem ślepy, to biegać po plaży, bo tam można żyć, mimo że grozi nam niebezpieczeństwo, bo nie znamy dnia ani godziny, ale właśnie żyć, bo myślę, że wielu ludzi umiera nie żyjąc. Tak się boją śmierci, że właściwie truchleją i nie biegają, mówiąc w przenośni nie biegają, czyli nie żyją i umierają za życia. I później myślę, umieranie może być ciężkie, kiedy się nie przeżyło swojego życia, nie zrealizowało się siebie, swoich marzeń, swoich pragnień. No, z tego lęku. Dlaczego Loie Anderson robi film o psie? Dlaczego pojawia się to na początku i na końcu jako taki nawias, to zdanie, żeby rozmawiać ze zwierzętami, żeby powiedzieć to zwierzętom? Dlaczego tytuł filmu to Serce psa? Nie wiem, ja po prostu jestem psiara i kociara, więc dla mnie po prostu zwierzęta kochają właśnie bezwarunkowo. Że często moi pacjenci mówią, że są takimi ludźmi, jacy są, bo może z różnych powodów trudno było dostać to od rodziców, a dostali to na przykład od zwierzaka, który empatycznie był przy nich i z którymi oni mogli dzielić swoje uczucie przywiązania i miłości. I zwierzęta nas kochają bezwarunkowo. Teraz to już będzie pytanie do państwa naprawdę i widzę nawet rękę. I teraz jak to zrobić? Czy mam jeszcze jakiś mikrofon? Tak. Tam widziałam panią, przepraszam, że pokazuję palcem. No i są od nas zależne. Chyba, że może... Teraz mogę prosić cię o podniesienie ręki? Ja jeszcze może jedno zdanie dopowiem, że no, zwierzęta mają dwie takie cechy, które być może też pozwalają nam odszukać je w sobie, czy są takim projektorem do naszych odczuć, czyli ta potrzeba bezwarunkowej miłości i przywiązania i druga, że
bycia zależnym. Zwierzęta są od nas zależne i my możemy się bardzo łatwo identyfikować z tym empatycznie, jak to jest, kiedy my byliśmy i jesteśmy od różnych rzeczy zależni, a pierwszymi jakby obiektami miłości, od których byliśmy zależni, to była nasza matka, nasi opiekunowie. Słuchamy. Ja mam problem z początkiem tego filmu, tak? Z początkiem tego filmu mam problem. Może zechciałaby pani zinterpretować. Zaczyna się to jakoś tak niesamowicie, jakiś poród, pies się rodzi, coś tam się dzieje na tym początku. Proszę spróbować to jakoś, nie wiem, no właśnie zinterpretować. Co to w ogóle, co to jest? Dla mnie to jest jakieś przedziwne, no. Ja chyba nie śmiem tego zrobić. Ja mogę się swoją własną, ja nie wiem, czy ona jest słuszna, swoją własną interpretacją podzielić, że ten film jest w takim duchu buddyjskim i że właśnie o tym, że nasz duch, czy nasza energia, czy że zanim nie stajemy się istotami świadomymi, to jesteśmy jakby jedni z innymi istotami. Czy to będzie pies, czy to będzie drzewo, każda istota żyjąca. No i ja to jest, tak to rozumiem, że przeistaczamy się z jednej formy egzystencji w inną formę egzystencji. Tutaj autorka nazwała sobie to psem, więc być może wtedy najbardziej identyfikowała siebie, czy takie swoje wewnętrzny obiekt miłości z tym psem. Ja też myślałam o tym, że czasami w terapii na przykład chodzi o to, że jeżeli czujemy się niekochani, to żeby na końcu umieć siebie pokochać. Czyli żeby wykrzesać siebie takie uczucia miłości i troski wobec siebie i swojego życia i szacunku do tego, no żeby móc kochać siebie. Ja rozumiem, nie tak egoistycznie siebie kochać, choć to jest początek, bo ja jakoś mi jest bliskie takie nawet chrześcijańskie powiedzenie, interpretacja, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, że do końca myślę, że nie można komuś dać miłości, póki się nie szanuje, nie kocha i nie troszczy o swoje życie. Czyli że mimo, że ta śmierć istnieje, to żyje i cieszę się tym życiem. I ja sobie to, ja nie wiem, czy to jest słuszna interpretacja tych pierwszych scen. Myślę, że ja sobie to tak zinterpretowałam, że rodzi się w niej coś, co jej się, jest dla niej takim obiektem bezwarunkowej miłości. I że to się rodzi w bólach. A może pani nam więcej powie o tym, co pani, to znaczy, jak pani to zrozumiała? Czy to nie jest trochę tak, że twórczyni tego filmu, autorka, po prostu nie ma dzieci, tak? To tak, ja nie znam jej życiorysu, nie wiem, czy ona miała dzieci, nie miała. No z tego jakoś tak wynika, że chyba nie. I ta potrzeba posiadania kogoś bardzo bliskiego, kogoś, no, kim jest najczęściej dziecko, to w tym przypadku ten pies, no, staje się taką czymś zamiast, tak? W jej przypadku. No. Tego za nią ja sobie nie uzurpuję prawa za autorkę tego opowiedzieć. I tylko jakbym tutaj tak się zastanawiała nad pojmem, co to jest miłość. Czy miłość to jest to, że posiadamy kogoś, psa, dziecko, i dzięki temu nie czujemy się samotni, czy miłość to jest właśnie to dawanie. Dawanie, że dopiero kiedy tak się oderwiemy od brania, to że dajemy bezwarunkową miłość.
I ja ten film zrozumiałam, że w tej gromadce siedmiorga czy innych dzieci z różnych powodów można nie mieć tyle przestrzeni i uwagi, żeby każde dziecko zobaczyć i pokochać w jego indywidualności. I że te dwie rzeczywistości, że ta matka kocha te dzieci, a one nie czują się zauważone i kochane, to jest ta sama rzeczywistość. I że jedno drugiego nie wyklucza, choć każdy ma zupełnie inne doświadczenie. I dopiero wtedy, kiedy została zauważona, ona zaistniała. To, co się, tym się kończy film. No i to jest właśnie źródło najczęstszych dramatów, że rodzice mają dzieci, kochają, a jest im ich więcej, to czasami mogą je tylko jak zwierzęta egzystencjalnie o nie dbać, karmić, ubierać, kształcić, a już nie mają przestrzeni w swoim umyśle, żeby przeżywać to dziecko właśnie tak empatycznie i go widzieć. Mamy jeszcze jedno pytanie z sali. Ja bym się skłaniała do tego, co pani przed chwilką powiedziała również. Przypomniała mi się bowiem taka jej wypowiedź, że wśród siedmiorga dzieci ona chciała być bardzo zauważoną. I w tej właśnie takiej no, źle pojętej rywalizacji bym to nawet nazwała, ona po to weszła i skoczyła, doznała urazu, żeby zwrócić na siebie uwagę. Więc może też właśnie nie odczuwała tej miłości w takim stopniu, w jakim chciałaby odczuwać, skoro posuwała się do takich, no trudno powiedzieć odważnych, ale nawet powiedziałabym ryzykownych rzeczy, skoro no potem stało się to, co się stało w jej życiu. Więc może właśnie wynikało to z tego braku odczuwania miłości przez nią i jakiegoś takiego skłonienia matki do zajęcia się nią, jako chorej już. Oczywiście to są takie, to się jakby nagminnie dzieje i to ja nie chcę tego oceniać, bo to po prostu jest czymś naturalnym, że dziecko próbuje zaistnieć w umyśle swojego rodzica po to, żeby zaistniało w swojej odrębnej osobowości jako ja. Bez tego zawsze będzie pogubione, więc musi się odbić w oczach matki, żeby zaistniało. I każde dzieci będą na różne sposoby szukać tego odbicia, najlepiej zachwytu w oczach matki, bo on jest tym sygnałem, że jestem, nie wiem, ważny, wartościowy, że w ogóle jestem. Więc dzieci chorują, dzieci skaczą do basenów, dzieci podpalają mieszkania, dzieci po prostu robią piękne laurki. To jest coś naturalnego, że chcemy zaistnieć. Dziecko, żeby żyć, musi zaistnieć w umyśle matki. Ja chciałam tylko odpowiedzieć pani, która zadała pytanie o ten początek filmu i o tą ciążę urojoną, nazwijmy ją. Jeżeli ktoś nie jest, chciałam tak pokazać następujący punkt widzenia, mianowicie być może autorka chciała, żeby temu psu nadać status tego, jak bardzo jest dla niej ważny, bo z doświadczeń, a sama jestem psiarą, jest, powiem, że też chciałabym, żeby jakby nadano tej miłości do psa status, dlatego że na przykład w momencie, kiedy pies, z którym jest się długo, umiera, chodzi się z nim na przykład na kroplówki, to są długie tygodnie, nie ma możliwości, żeby wziąć urlop, nie ma możliwości wziąć oczywiście L4 na tę okoliczność i człowiek, chociaż ta miłość naprawdę jest ogromna i nie różni się nie różni się, jeśli chodzi o jakby jej intensywność, prawda? Potem ten pies umiera i człowiek też nie ma żadnych możliwości, mało ludzi to rozumie i nie ma żadnych możliwości jakby przeżycia tego. I to takie nadanie temu, myślę, że to też jest jakiś trop, to co autorka chciała powiedzieć, czyli żeby podkreślić, że tak bardzo chce wyrównać jakby tą psioludzką miłość. To tak chciałam.
Ja nawet bym powiedziała, że odwzajemnić, bo tam jest taka sekwencja, że ten piesek wędrujący z tym porzuconym czy osamotnionym mężczyzną uczy się być empatyczny dla niego. Naprawdę dzieci, jeżeli matka jest w depresji, dzieci przejmują tą funkcję i dostrajają się i matkują swoim matkom. I myślę, że to jest jakiś rodzaj odwzajemnienia, że na poziomie takim sensorycznym, emocjonalnym my się niczym nie różnimy. Zwierzęta też dostają depresji, kiedy umierają ludzie i siedzą na cmentarzach albo pod szpitalami albo na przykład moja sunia, jak odeszły starsze zwierzęta, to musiałam wziąć następne, bo nie mogła wyjść z takiej subdepresji przez pół roku i weterynarz powiedział, że tylko następne zwierzę w domu może ją przed tym uratować, więc, więc się następne pojawiło. Więc na poziomie odczuwania są już badania, że zwierzęta czują. Tam zresztą, przepraszam, bo widzę, że jest następne pytanie, ale tylko właśnie chciałam powiedzieć, że jest ten motyw tego, że takie, że zwierzęta, że jesteśmy jak zwierzęta, zwierzęta no bo jesteśmy są jak my, a już zwłaszcza w obliczu tej śmierci, że podchodzimy do śmierci, cofamy się, podchodzimy, cofamy się i że i sobie, i zwierzętom musimy do tego dać prawo. Ale może wróćmy do pytania sali. Okej, to ja powiem tylko, że zaczęło mi bardzo mocno bić serce teraz, kiedy już mikrofon do mnie podchodził, bo może dlatego, że powiem o śmierci mojego psa. Mój pies zdecydował się umrzeć w ostatnią niedzielę. Alma zrobiła to tak dyskretnie, jak żyła. Była bardzo delikatną, dyskretną istotą. I jeśli jest bardzo, no to ten film jest takim głosem kolejnym, który w przeciągu tych ostatnich dni do mnie dociera, także bardzo pozdrawiam mojego psa. Widzicie Państwo, ten proces odchodzenia, ja bardzo dużo razy już przechodziłam z moimi pacjentami i ja nie wiem, nie mam żadnych dowodów racjonalnych na to, ani chyba nie mam żadnych empirycznych badań, ale bardzo, bardzo wiele ludzi no, doświadcza zmysłowo obecności przez te pierwsze dni, tygodnie swoich zmarłych. I ja często mówię, czy to w publikacjach, czy tak w rozmowie, że nie wiem, czy to jest wytwór naszej chemii mózgu, żeby nas ratować przed taką potworną rozpaczą i zmianą nie do zniesienia, czy jest coś, do czego my nie mamy dostępu, co się nazywa wiarą. Po prostu jest to tajemnica, ale ludzie tego doświadczają. Szanowni Państwo, musimy niestety kończyć. To rzeczywiście jest tak, że ten film na początku sprawia, że nie chce się rozmawiać, tylko właściwie chciałoby się, żeby on tak wsiąkał w człowieka i zapaść się w milczeniu, a jak się zacznie o nim rozmawiać, to można bez końca, ale tego już zrobić nie możemy, bo trzeba żyć, więc idźmy do życia. I podziękuję bardzo Pani Ewie Halimoniuk za no niezwykłą jakby refleksyjność, mądrość. Dziękuję, że nas Pani przeprowadziła przez kilka tajemnic i zagadek, a zresztą tajemnic zostaniemy. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam serdecznie, abyście czytali Wysokie Obcasy, bo już niedługo kolejne spotkania w DKF-ie Wysokich Obcasów i Gutek Film. W październiku pokażemy wspólnie film Służąca, który jest fantastyczny, więc bardzo serdecznie zapraszam i na seans, i na kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo.